Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dobry wieczór, pani Katarzyno. Mam nadzieję, że jest pani na smartfonie. Jeśli tak, to wysłałem pani zaproszenie. Proszę przyjąć. Udzieliłem głos. Proszę przyjąć i zobaczymy. Przetestujemy, czy nas będzie słychać. Pani Katarzyno, mam prośbę. Jak mi pani słyszy, to proszę, na dole po prawej stronie jest serduszko rozwijalne. Proszę dać znak, na przykład kciuk do góry. No dobrze, to poczekamy chwilkę. Ok. Cześć Boguś. Z deszczowego Gdańska. No u nas też pada deszcz. Mam nadzieję, że z Michałem wszystko w porządku, bo mówię sobie, o jest Michał, jeszcze raz daję mu tutaj, zapraszam. Ja się łączę, także za chwileczkę będzie. O, jest. Dobry wieczór. Pani Katarzyno, słychać mnie? Po lewo jest mikrofon. Jak pani chce coś powiedzieć, proszę kliknąć, tak żeby był zapalony u mnie na fioletowo na przykład i wtedy można mówić. Słychać? Cześć Michał. Dobrze cię słychać. Dobrze cię słychać. To dobrze. Pani Katarzyna, na mówce czekamy jeszcze, czy nie ma kłopotu z mikrofonem, ale jeszcze mamy chwilę, to na spokojnie. Dzięki Artur za pomoc. No nie ma problemu. Pani Kasiu, proszę włączyć mikrofon po lewej stronie i zobaczymy, czy się słychać. Na dole, po lewej. A ja pójdę? A teraz? Jest okej? Super, super. Świetnie, dobrze. Dobra, to na chwilę go wyłączę, bo jeszcze tutaj się krzątam, dobra? Tak w ogóle to w momencie, kiedy nie mówimy, należy mikrofon wyłączyć, bo mogą być jakieś pogłosy albo sprzężenia. Jasne, dobra. To poczekamy jeszcze 2 minuty, 19:31 zaczniemy.
Tej muzyczki już mi się nie uda włączyć. Samolotowy włączyć, bo będzie rozłączało niestety podczas próby połączenia się na telefon. Aha, no to na Androidzie, tak rozumiem? Tak, tak, bo jak nie masz trybu samolotowego i ktoś do ciebie próbuje się dodzwonić, to no to rozłącza Twittera. A, jasne, dobra, dobra, rozumiem, czyli dziękuję bardzo za taką uwagę, choć mam nadzieję, że nikt nie będzie dzwonił. No mała szansa, żeby pani Kasia wytrzymała bez połączenia. Pani Kasia, to zdecydowanie, oczywiście, że tak. O tym, to miałem na myśli, naszego gościa. No tak, a ja nie pomyślałem. Dobrze. Pani Kasiu, możemy już? No dobrze, to rozumiem, że pani... O, tak, słychać nas. To ja może zacznę. Słychać. Dobry wieczór, cześć. Słyszymy się w Twitter Spaces, Radio Rebeliant. Przypomnę, my jesteśmy projektem społecznym, oddolnym. Nie bierzemy za to żadnych pieniędzy, żeby nie było żadnych oskarżeń. Zapraszamy tu polityków, jak i ekspertów i staramy się rozmawiać o polityce, jak też na swój sposób w miarę możliwości pomóc opozycji wygrać te wybory, żeby wreszcie po 8 latach była zmiana. Gościmy dzisiaj rzeczniczkę PL 2050, panią Katarzynę Karpę-Świderek. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja mam na imię Sewery. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, że pani przyszła w tym gorącym okresie, że tak powiem, do siedliska zła politycznego, czyli Twittera. Dobra, żartuję. Ja mam na imię Sewery, jestem tutaj jako host i ze mną będzie prowadził audycję Michał Harzyński. Dobry. Formuła audycji polega wieczór. Na tym, że my z Michałem zadamy tutaj... po dwa pytania, może więcej. Zobaczymy, jak to będzie szło. A potem pytania mogą zadawać słuchacze. Jak ktoś chce wejść, ktoś chce zadać pytanie, to proszę poprosić o głos. Ja dam mikrofon i proszę, na dole jest serduszko rozwijalne z plusikiem. Proszę podnieść łapkę. Ja wtedy wiem, że ta osoba chce zadać pytanie. I w kolejności, tak jak się ludzie zgłaszają, będę udzielał głosu. Audycja będzie trwała do godziny 20.55, maksymalnie 20.57 i wtedy musimy ją skończyć. Więc słuchaczy, my prosimy o to, żeby jak mają ochotę zadać pytanie, żeby się decydowali wcześniej. Często jest tak, że te łapki 15 minut przed końcem nam wyskakują. Dobrze, to dziękuję bardzo. I Michał, mój współhost, oddaję ci głos i proszę, zadaj swoje pytania. Dobrze. Dobry wieczór, panie rzecznik, dobry wieczór wszystkim. Chciałbym zacząć od dosyć nietrudnego pytania. Chodzi mi o pewien trend, który się pojawił ostatnio w polskiej polityce, czyli wchodzenia do polityki dziennikarzy, którzy przeszli albo bezpośrednio z mediów, albo poprzez organizacje pozarządowe. I co takiego jest interesującego w polityce, że ludzie mediów wchodzą w nią tak płynnie? A, to dobre pytanie, bo ja nie wiem tak do końca, czy płynnie. Mam wrażenie, że to wcale nie jest takie łatwe i każdy człowiek, który wchodzi z mediów ma poczucie jakiegoś szoku i odklejenia na początku, bo to jest kompletnie inny świat, polityka w stosunku do świata medialnego. Jest trochę rzeczy wspólnych, takich jak na przykład to, że się gra w drużynie, bo
To też zależy oczywiście, jakie dziennikarstwo się wcześniej uprawiało, ale ja byłam głównie dziennikarzem telewizyjnym, więc to jest takie zajęcie drużynowe. Nawet jeżeli się jest samemu na końcówce tej rury, czyli jest się prezenterem czy dziennikarzem, to na ten program pracuje cała drużyna i cały zespół ludzi. I polityka pod tym względem jest podobna. Natomiast jakby poziom tempa w polityce, też poziom mimo wszystko jakiejś agresji, która jest też w tym świecie, ale też ogromny poziom odpowiedzialności. Nie chcę powiedzieć, że w dziennikarstwie go nie ma, ale w polityce on jest bardzo mocno odczuwalny i on jest obciążający, jest naprawdę ogromny. I tak sobie myślę, że dobrze pan redaktor sformułował pytanie, mówiąc o tym okresie przejściowym w przypadku niektórych osób, czyli pomiędzy dziennikarstwem jeszcze pojawia się jakaś działalność w organizacjach pozarządowych. Tak jest w moim przypadku i tak jest w przypadku pewnie większej ilości osób, ale nie było tak w przypadku Szymona Hołowni, więc on miał taki dosyć twarde zderzenie z polityką, tym bardziej, że no on wskoczył na ten najwyższy poziom, aspirując na pozycję prezydenta. Natomiast w moim przypadku było tak, że organizacje pozarządowe dały mi duży przedsmak polityki, bo organizacje to też jest jakaś grupa interesu, w pozytywnym oczywiście słowa tego znaczeniu, chociaż też nie wszystkie, no bo są organizacje jak Ordo Iuris, które uważam, że nie mają pozytywnego słowa znaczenia, ale ta, z której ja się wywodziłam, czy którą reprezentowałam przez 4,5 roku, to był WWF, to jest po prostu bardzo dobra organizacja, jedna z najstarszych organizacji ekologicznych, a właściwie najstarsza organizacja ekologiczna na świecie i też, może to będzie dla Państwa informacja nowa, to jest największa organizacja lobbystyczna w Unii Europejskiej, bo w Polsce może tego tak nie widać, ale w Unii Europejskiej jest, więc duża część rzeczy dotyczących czy polityki klimatycznej, czy w ogóle takich zmian dotyczących środowiska dzieje się właśnie dlatego, że gdzieś tam blisko władzy są też ludzie, którzy znają te tematy i przekonują polityków do tego, że trzeba na przykład podjąć akcję związaną czy to z klimatem, czy to z wycinką lasów, czy z utratą różnorodności biologicznej. Więc już tak kończąc, może trochę przydługawą odpowiedź na pana pytanie, to ja już trochę w tej polityce byłam, bo zdarzało mi się i występować na komisjach senackich z ramienia WWF-u i zdarzało mi się po tym Sejmie czasami przespacerować, spotkać z politykami, więc no i przede wszystkim zastanawiać, w jaki sposób sprawić, żeby tematy, które są dla nas jako dla organizacji ważne, gdzieś tam pojawiły się w dyskursie publicznym i żebyśmy byli sprawczy. A powiem Państwu, że to jest bardzo trudne, szczególnie w świecie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, sprawczość. Jak można być sprawczym w organizacji politycznej? Tu piję już do spójności ideowej Polska 2050. Wy należycie do liberalnej grupy w Parlamencie Europejskim. Jednocześnie budujecie koalicję z partią dość konserwatywną, która z tematami ekologicznymi, które są notabene bliskie Polsce 2050, ma delikatnie mówiąc na bakie. I jak wam to się wszystko po prostu układa? To zróżnicowanie wewnętrzne, konserwatywny lider, współpraca z konserwatywnym ugrupowaniem partnerskim, w Europie z liberałami. Sorry. Mam pytanie, no jak to się układa? Rozumiem. Ja rozumiem pytanie i oczywiście powiedziałabym nieprawdę, gdybym powiedziała, że to jest łatwe, bo to nie jest łatwe. Partia Polska 2050 jest partią centrową i jak Państwo wiecie, każda partia centrowa ma to do siebie, że jest atakowana i z lewej, i z prawej strony i ustanie w centrum, czyli obrona ludzi czy wyborców, no bo wyborcy to są nasi klienci, można powiedzieć w takim trochę marketingowym stylu, ochrona ich przed radykalizmami z każdej strony jest bardzo trudna i każdy z nas, kto jest w tej organizacji, też w jakiś sposób musi się samo ograniczać, ale to jest bardzo normalne dla społeczeństwa, bo proszę sobie wyobrazić na przykład, że myślimy sobie, że ruch drogowy ma wyglądać tak, że każdy ma robić to, co chce. Jeden lubi 200 na godzinę, będzie jeździł po mieście, a drugi lubi chodzić po ulicy i oni nie odstąpią ani o krok i po prostu się wszyscy pozabijają i porozjeżdżają, więc
ja tak widzę też Polskę 2050, że my jesteśmy różni w tej partii, ale się w niej dogadujemy. Po to wymyślamy opcje takie, żeby ktoś musiał się dostosować jak referendum, żeby popychać sprawy do przodu. A jak jest z Polską, z PSL-em, PSL jest dla nas partnerem taktycznym. Nie bierzemy z nim ślubu, jakby to głupio nie zabrzmiało, ale tak jest. Mamy bardzo wiele różnych rozbieżności, jeśli chodzi o nasze programy, ale mamy też kilka rzeczy takich bazowych, które są na górze, które podpisaliśmy w postaci listy wspólnych spraw i one nam pozwalają znaleźć wspólny grunt, odbić się od tego gruntu i zrobić to, co dla nas wszystkich, jak tutaj się słuchamy i jesteśmy, jest najważniejsze, czyli po prostu doprowadzić do zmiany władzy i do powrotu na ścieżkę demokracji i państwa prawa. Jeszcze ten wątek Unii Europejskiej i Renew, ma pan redaktor rację, oczywiście to też jest trudne, ale jeśli chodzi o wątek europejski, to właściwie nie ma tam żadnej dużej frakcji czy takiej, powiedzmy, koalicji politycznej, która byłaby tak super spójna, bo często jest tak, że w tych frakcjach są partie z różnych krajów, które, jeżeli by się tak bardzo dobrze im przyjrzeć, ich programom, mogłyby być równie dobrze w trochę innej frakcji, a jednak są w tej konkretnej frakcji, do której dołączyły, czy to jest EPP, czy to jest Renew, czy to jest jeszcze jakaś inna opcja, na przykład socjaliści. Renew, jeśli chodzi na przykład o tematy światopoglądowe, takie jak aborcja, ma bardzo jasne stanowisko, bardzo liberalne. My mamy inne stanowisko, czyli chcemy referendum i dać ludziom głos. I jakby też oni to nasze stanowisko znają, szanują, a my z kolei znamy i szanujemy ich. Więc nie wiem, na ile usatysfakcjonowałam pana redaktora, ale żyjemy, będąc partią centrową, w świecie kompromisów i kompromisy są trudne, jak wiemy, w życiu w ogóle kompromisy są po prostu trudne, bo zazwyczaj żadna strona nie jest w 100% usatysfakcjonowana i nie dostaje 100% tego, co chce. Natomiast bez kompromisów żyją takie partie jak Konfederacja, ale gadają straszne głupoty, tak? I ja uważam, że to jest zła droga, tak? Kiedy mówimy, że ja będę robił, co chcę, bo mam do tego prawo, a wszyscy inni mnie nie interesują. No tak nie może wyglądać polityka i tak nie może wyglądać życie społeczne, bo ono po prostu się rozsypie, za daleko w ten sposób nie dojedziemy. No to tyle chyba. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, czy chce pan tutaj coś doprecyzować? Znaczy, mój komentarz jest taki, że się dowiedziałem, że Polska 2050 jest partią centrową. Do tej pory wydawało mi się, że jesteście formacją liberalno-konserwatywną względu na lidera. Jak widać, jesteście centrystami, dlatego należycie do frakcji liberalnej. Pozostawiam to. To jest moja złośliwość. Oddaję głos Sewerynowi. Dobrze. Bardzo dziękuję. Ja mam takie trochę inne pytanie. A pierwsze pytanie, bo macie strategię na stronie internetowej. To jest dla mnie taki manifest, bo tam nie ma konkretnych rozwiązań. Mieliście u siebie Pawła Wojciechowskiego, specjalista od finansów, cenionego na rynku, którego już nie ma, i mieliście taki fajny program, jednolitą daninę. Szczerze mówiąc, ja kibicowałem, dlatego że uproszczenie podatków, w mojej opinii też fajnie było, jakby to uproszczone, ale progresywne podatki, no kwestia oceny oczywiście indywidualnej, to by było coś, czy można przekonać ludzi. No oczywiście to byłby odważny ruch w tych czasach, tak, kiedy jest jak jest, to co w takim razie z tą jednolitą daniną? I już odpowiadam. Jak wejdą Państwo na naszą stronę polska2050.pl, ona jest dosyć świeża i gdyby internet mógł pachnieć, to by pachniała nowością. I tam znajdą Państwo zakładkę o partii, czyli tą taką najważniejszą, gdzie jest nasze DNA i jest nasze 10 obietnic. I wśród tych 10 obietnic już na drugim miejscu jest jednolita danina. Na pierwszym jest elektrownia w każdym domu, na trzecim ma polityczne komitety nominacyjne, potem punktualna, czysta, regularna kolej, obowiązkowy odpis podatkowy zamiast obowiązkowego funduszu kościelnego, Senat Obywatelski, płynny angielski po podstawówce, wizyta u specjalisty maksymalnie w ciągu 3 miesięcy, podwojenie powierzchni parków narodowych i rodzina dla każdego dziecka, więc to wszystko jest. Mało tego, ta jednolita danina znalazła się też na naszej liście wspólnych spraw z PSL-em, czyli jest bardzo wysoko, bo tam są tylko 3 sprawy na pierwsze 100 dni i 3 sprawy
na całą kadencję. A proszę sobie wyobrazić, jak życie jest złożone, ciekawe i wymagające, i wybranie 6 spraw przy 2 partiach politycznych, zgodzenie się na nie i wsadzenie jednolitej daniny w te 6 spraw oznacza, że my naprawdę te sprawy traktujemy bardzo wysoko. I to się znajduje właśnie w tej naszej 6, czyli w 3 sprawach na całą kadencję: zmiana systemu podatkowego poprzez ograniczenie biurokracji, wprowadzenie jednolitej daniny. To też jest na naszej stronie, jak wejdą Państwo w aktualności, to tam Państwo znajdą jednolitą daninę. I ja się z Panem redaktorem zgadzam, że to jest w jakiś sposób rewolucyjny pomysł, bo sama prowadzę działalność gospodarczą i uczę się też rozliczać wszystko w terminie, płacić, nie spóźniać. Mam 1 000 000 wątpliwości, a ja mam jednoosobową firmę, więc wyobrażam sobie, jaka jest to skala wyzwania dla ludzi, którzy zatrudniają na przykład innych ludzi. I nie widzę powodu, dla którego te obciążenia, jeśli chodzi o rozdział podatków, nie miałyby być po stronie państwa, nie po stronie przedsiębiorców. Absolutnie da się to zrobić, tak samo jak da się posprzątać ten koszmarny bałagan, który wywołał Polski Ład, czy Polski Nieład, zwał jak zwał. To ja bardzo przepraszam, niestety nie wiedziałem, że jest to zaktualizowane i nie widziałem, to ja mam takie pytanie, a czy tam są cyferki, czy tam są progi, czy nie ma? Przepraszam, jeśli są, to przepraszam, a jeśli nie ma, to dlaczego nie ma? Jeśli chodzi o cyferki, progi, w sensie o jaka jedno, nie do końca rozumiem. Chodzi mi o to, no jaki procent od dochodów będzie miała ta jednolita danina, czy ona ma charakter progresywny, czy ma charakter liniowy. Czy to już jest, czy dalej jest po prostu napisane jednolita danina, bo przyznam szczerze, mnie w tych wszystkich propozycjach partii bardzo nie podoba mi się to, że mówimy na ogólnikach. To więc chciałem się zapytać, czy już wiadomo i czy macie to policzone wszystko? Dziękuję. Wie pan co, bo to jest jakby filozofia tego jest trochę inna. Tutaj nie trzeba progów, bo ta jednolita danina dotyczy wszystkich, czyli jakby próg jest od podłogi, a potem jakby dajemy, mamy jeden jakby strumień płatności i tym strumieniem płatności potem zarządza państwo, więc my jako podatnicy tutaj nie musimy się tym martwić. Też dosyć istotne jest to, że zmiany muszą być wprowadzone najpóźniej do czerwca, tego, który poprzedza kolejny rok rozliczeniowy, co ma uspokoić nieco sytuację, bo chociażby ten rok wyglądał w ten sposób, że mieliśmy właściwie kilka systemów podatkowych jednocześnie. Po drugie, przedsiębiorcy są potwornie zaskakiwani zmianami podatkowymi i tak nie może być. No, ja rozumiem, że są zawody, które dzięki temu kwitną, bo bycie doradcą podatkowym to jest bardzo intratny zawód, bo trzeba siedzieć w rubryczkach i właściwie przedsiębiorca nie jest w stanie bez doradcy dobrego podatkowego sobie poradzić. No ale właśnie temu ma służyć wprowadzenie jednolitej daniny, więc ja tutaj nie widzę powodów, żeby wprowadzać progi, po prostu trzeba wprowadzić inną filozofię rozliczania czy kontaktu fiskalnego obywatela z państwem. Dobrze, rozumiem. Czyli rozumiem, że na razie wartości żadnych nie ma, ile ta jednolita danina wynosi, prawda? A, chodzi panu o podatek, tak? Jakby tak, całość. Tak. O podatek tak, całościowy, bo rozumiem, że ta jednolita danina to będzie ZUS plus składka zdrowotna, plus podatek PIT, plus ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie rentowe, to wszystko będzie razem, przepraszam za kolokwializm, do kupy. I to będzie odpowiednio rozdzielone i rozliczone, bo jak wiemy, za 5 lat w ZUS-ie optymistycznie będzie brakowało 120 miliardów, a pesymistycznie 150 miliardów. Tak, no już teraz brakuje wielu miliardów, więc tylko ten deficyt ZUS-u będzie rósł i niestety musimy mieć też świadomość, w jakim kraju żyjemy, a ponieważ jest nas też jako obywateli niestety coraz mniej, bo przecież mamy właściwie pierwszy rok za sobą, kiedy więcej osób zmarło niż się urodziło, no to będzie coraz gorzej, bo ta baza podatników będzie się kurczyła, a z kolei ludzi, którzy będą na emeryturach, będzie przybywało. Więc tak, sytuacja na pewno będzie bardzo trudna. Dobrze, to ja jeszcze panią podręczę, bo ja jestem Dobra. Redaktorem, tylko jestem po prostu słuchaczem wnikliwym. Wie pani, co mnie te sprawy społeczne i gospodarcze bardzo męczą. To kiedy będziemy znali te wartości?
Trudno mi na ten moment odpowiedzieć, ale mogę do Pana wrócić z taką informacją. Na pewno to też nie jest tak, że wszystko będziemy wiedzieć no, w tej sekundzie, bo też programy wyborcze mają to do siebie, że one się też tworzą i obliczają i też partie opozycyjne nie mają dostępu do wszystkich danych. Dlatego my też mówiąc o kwestiach podatkowych, Szymon Hołownia o tym mówił kilkukrotnie, też stałam obok niego na naszych briefingach prasowych. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy państwem na zeszyt, czyli jesteśmy państwem, które bardzo dużo pieniędzy wyprowadza poza budżet, także tych pieniędzy nie widać. I my pewne rzeczy wiemy, pewne rzeczy widzimy, potrafimy ocenić, co powinno wejść do budżetu, a co nie powinno, albo co powinno się tam znaleźć, zostać podliczone i wtedy inaczej by wyglądał na przykład deficyt budżetowy. Natomiast pewnych rzeczy my nie widzimy, więc to jest... Proszę mnie dobrze zrozumieć, ale to jest też tak, że jak wchodzi nowa ekipa i zaczyna rządzić, to ona też musi zrobić dobry audyt, czyli zobaczyć, co ma na stole, ile pieniędzy, gdzie wypływa, w jaki sposób i wtedy też podjąć decyzję, jaki będzie ten procent, o który pan pyta, bo proszę sobie wyobrazić na przykład, że my teraz na 7 miesięcy przed wyborami mówimy, że poziom podatków będzie taki, a potem wchodzimy i nagle widzimy, że jest jakiś kolejny worek bez dna, który uruchomił PiS, do którego wpadały jakieś wielkie pieniądze i jest jakaś kolejna dziura, którą trzeba załatać i na przykład okazuje się, że ten poziom musi być większy albo odwrotnie, może być mniejszy. No z mniejszego to opodatkowania każdy by się cieszył, oczywiście, ale myślę, że odpowiedzialność za państwo oznacza też, że zanim się poda takie naprawdę bardzo konkretne, wyryte w kamieniu liczby, to trzeba to policzyć, bo inaczej mamy taki nieład, jak wprowadza rząd Morawieckiego. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale ja tego nie kupuję. I żeby nie było, ja tutaj przychodzą politycy lewicy, mieliśmy ostatnio polityka z partii Razem, przychodzą też oczywiście politycy Koalicji Obywatelskiej. Ja wszystkim zadaję pytanie, oni wszyscy mi odpowiadają, że nie wiadomo, jaki jest stan finansów. Przecież do Eurostatu jest raportowany stan finansów i myślę, że powinniście wiedzieć, jaki jest ten stan, no bo przecież macie zaplecze na pewno eksperckie, tylko... Ja tego nie rozumiem, bo odpowiednio podany taki komunikat może byłby jakimś game changerem, który odwróciłby, ale dobra, odwróciłby narrację, ale dobra, już nie ciągnę tego tematu. To ja mam jeszcze jedno tylko pytanie. Mhm. Moim zdaniem, powiem szczerze, w ogóle gratulacje, że PL 2050 utrzymuje się już 3 lata praktycznie od wyborów prezydenckich. Naprawdę jest to trudne w momencie, kiedy się nie ma subwencji partyjnej i kiedy się nie ma struktur, trzeba te struktury zbudować i do października, do listopada tamtego roku cały czas mieliście 11, 12, nawet trochę więcej procent w sondażach. I teraz pytanie jest takie. Moim zdaniem, jeszcze nie pytanie, chciałbym powiedzieć, że ta zagrywka z tym głosowaniem przeciwko KPO troszeczkę na was zwróciła uwagę w negatywny sposób i tak się jakoś to ciągnie już, że zamiast być partią, która jakoś kreuje narrację, przecież wy byliście w 2021 roku, mieliście dobrą reprezentację wśród młodych, byliście partią, która kreowała się na zielonej energii. To jest coś, co rusza część ludzi 18-29, prawda? A teraz ostatnie 4-5 miesięcy uwikłaliście się w jakieś przypychanki. My wszyscy wiemy, że nie ma przepływów między PiS-em a opozycją, tylko jest przepływ między poszczególnymi partiami opozycyjnymi. To mam teraz takie pytanie, jaki macie plan państwo na odwrócenie narracji, na to, żeby skończyć te przepychanki? Nie mówię, że broń Boże, że tylko to jest wasza wina. Jak chcecie jakoś pozytywnie na siebie zwrócić uwagę, bo referendum oczywiście bardzo dużo ludzi popiera, to wiemy w sondaży, ale to wam nie przynosi jakichś efektów z tego, co widać, a ta lista wspólnych spraw na razie nie gra. To czy macie państwo jakiś inny pomysł, żeby wyjść, żeby z powrotem się trochę odbudować albo żeby zatrzymać ten odpływ, bo niebezpiecznie zbliżacie się do 5%? Dziękuję.
To najpierw trochę a propos KPO i tego głosowania w sprawie Sądu Najwyższego. To rzeczywiście był ten moment, kiedy zaczęła opozycja pokazywać, że się różni i że inaczej na pewne sprawy patrzy. Ja nie uważam, że to był z naszej strony błąd. Nawet teraz, jak wnikliwie czyta pan chociażby Gazetę Wyborczą, która wtedy strasznie na nas wieszała, przysłowiowe psy, to tam już też się pojawiają takie głosy ze strony konstytucjonalistów na przykład, że teraz opozycja nie może być kunktatorska, tylko musi bronić państwa prawa w sposób bardzo zdecydowany i radykalny. I nie powinna iść na zgniłe kompromisy, jak chociażby to w przypadku tego głosowania w sprawie KPO. Natomiast jeśli chodzi o nasze odbudowę zaufania do nas, to jest duże wyzwanie i oczywiście to nie jest tak, że my patrzymy na te sondaże i nie zastanawiamy się, w jaki sposób działać. Natomiast na pewno to nie jest tak, że my teraz zmienimy kurs i panicznie będziemy robić coś innego albo będziemy kimś, kim nie jesteśmy. Na to może musimy lepiej tłumaczyć to, jacy jesteśmy i bardziej docierać do ludzi, którzy czują rzeczywistość i widzą rzeczywistość tak jak my, ale pomoże całej opozycji na pewno trochę zdjęcie presji z mniejszych partii opozycyjnych do tego, żeby szły razem, do tego, żeby dały się bardzo szybko wchłonąć i zwasalizować i po prostu proszę zobaczyć, jak było w momencie, kiedy przez półtora miesiąca temat jednej listy został odpuszczony. Zaczęła się normalna rozmowa, zaczęła się normalna współpraca, my zaczęliśmy wtedy rozmawiać z PSL-em, zaczęliśmy tworzyć tą wspólną listę 6 spraw, dokładnie to jest nawet 21, bo tam jest więcej tematów, ale 6 takich flagowych i zaczęło się to trochę uspokajać, po czym wskoczył sondaż obywatelski i znowu zaczęła się presja, zaczęła się nawalanka, zaczęło się ciągnięcie za obroże do jednego worka i opozycja wysłała sygnał ludziom, którzy obserwują politykę, że jest pokłócona, że nie może się sama ze sobą dogadać, tylko to jest trochę tak, że to nie my się nie możemy dogadać i to nie my spowodowaliśmy konflikt, tylko ktoś zbudował jakieś oczekiwania, które na tyle miesięcy przed wyborami, na ile jesteśmy, są nierealistyczne, nie udał mu się jakiś plan, więc doprowadził do tego, że mamy sytuację, w której opozycja stała się obiektem właściwie takiej niechęci wielu ludzi, którzy już chcieliby iść na wybory. Więc ja myślę, że plan jest taki, niech każda partia opozycyjna będzie sobą. Niech poważnie się zastanowi, jakiego państwa chce i pokaże to, co chce zrobić i co ma na stole. I my to robimy. Mamy cały plan dla Polski, wiele godzin, wiele negocjacji, bardzo wielu ekspertów, którzy pracowali przy naszych programach i to wszystko mamy, my to pokazujemy krok po kroku, spotykamy się z ludźmi, tłumaczymy im, jakiego państwa chcemy, jak ułożonego państwa, jak wymyślonego państwa i ja bym chciała, żeby teraz ta sytuacja się uspokoiła i żebyśmy mogli po prostu normalnie pracować, a wiadomo, że w sytuacji, kiedy będziemy im bliżej wyborów, to wtedy będą podejmowane decyzje chociażby takie, czy iść razem, czy osobno. Ja mam przekonanie, że ludzie, którzy idą do wyborów, nie chcą słuchać już o jednej liście, że wielu wyborców już nie chce, że jest tym zmęczone, że uważa, że to są sprawy pomiędzy politykami i politycy powinni mieć na tyle zdolności i klasy, żeby nie męczyć tym wyborców i nie wciągać ich w jakieś szantaże emocjonalne, tylko po prostu działać. Więc jeżeli ta sytuacja na opozycji się uspokoi i my będziemy sobie życzliwi, ale jednocześnie każdy będzie robił swoje i będziemy się uzupełniać, no to te wybory wygramy. Jeżeli będziemy pokazywać tylko, że się kłócimy i kopać się po kostkach, no to będzie bardzo trudno te wybory wygrać. A proszę zauważyć, jak na tej sytuacji zyskuje Konfederacja. No przecież to jest ewidentnie efekt tego, że stali się kolejną drogą czy kolejną opcją w sytuacji, kiedy opozycja demokratyczna ma problem z wypracowaniem jakiegoś wspólnego stanowiska, a nie musi go teraz wypracowywać w postaci jednej listy, bo jest dużo więcej opcji, chociażby takie, żeby się umówić na kilka fundamentalnych spraw, które są istotne z punktu widzenia obrony demokracji. Więc no, ja nie wiem, czy ja mam jakiś taki złoty środek. No, ja wiem, co my chcemy robić. My po prostu chcemy dalej tworzyć mądre programy, rozmawiać z ludźmi, przekonywać wyborców do tego, jak powinna wyglądać Polska i jak my chcemy ją zrobić. I chcemy być tym radykalnym centrum, które chroni ludzi przed radykalizmami. No i mam nadzieję, że ludzie nam uwierzą,
że to jest dla nich ważne, że będą mieli podobną wizję świata, bo proszę zauważyć, że bardzo dużo przekłamań jest wokół partii, którą reprezentuję, chociażby takich, że jest to partia sprzyjająca kościółkowi, przepraszam, kościołowi i tak dalej, że jest partią kościółkową, co jest na przykład skrajnie niesprawiedliwe, bo pierwszym programem, który my pokazaliśmy, jest państwo i kościół na swoje miejsca, więc my chcemy robić porządki także w tym obszarze. I teraz trzeba się przestać oganiać także ludzi z opozycji demokratycznej, tylko móc pracować, więc to jest trochę taki apel też do innych partii, żeby opozycyjnych, żeby tą przestrzeń sobie stworzyły, bo inaczej stwarzamy przestrzeń wszyscy razem Konfederacji, a to jest już groźne dla nas podwójnie, tak samo jak ponowne dojście do władzy Prawa i Sprawiedliwości, czego mam nadzieję nie doświadczymy. To ja teraz oddam głos słuchaczom, ale tak jeszcze 20 sekund komentarza. Ja jestem na przykład zmęczony dyskusją o jednej liście. Rzeczywiście są głosy, pan Sadura, Sierakowski, no oni mówią, że jedna lista jest receptą. No już pan profesor Flis mówi, że nie jest receptą, bo głosy się liczy w okręgach, a nie liczy się w całej Polsce. I rzeczywiście może tak być, że jedna lista przysporzy głosów Konfederacji w niektórych okręgach, a w niektórych zagra, więc to jest naprawdę ciężkie do oceny, więc pozostawiam to. No i trzymam kciuki ze swojej strony za to, żebyście się Państwo przybili z narracją, bo podzielam zdanie niektórych socjologów i publicystów, że bez PL 2050 ciężko będzie opozycji wygrać te wybory. I teraz oddaję głos słuchaczom. Bardzo proszę o spokojne pytania i pełną kulturę. I teraz po kolei. Agnieszka, Ania, Adrian. Dobry wieczór. Pani Katarzyno, przysłuchuję się Pani wypowiedzi. Tak pięknie Pani mówi. Tutaj muszę bardzo pogratulować, bo ma Pani świetne umiejętności oratorskie. No pytanie, Seweryna, Pani ładnie też odpowiadała. Oczywiście tak jak każdy polityk albo pretendent do polityka ogólnikami, więc ja doprecyzuję pytania, które zadał Seweryn. Interesuje mnie konkretnie, jak Państwo chcą finansować wszystkie te strategie, które opisaliście, bo w przeciwieństwie do wielu osób, łącznie z Państwa zwolennikami, ja je przeczytałam, ponieważ sądziłam, że będziecie świeżością, alternatywą dla wszystkiego tego, co było dotychczas na naszym rynku politycznym. Więc to jest moje pierwsze pytanie, jak Państwo chcą to sfinansować. Drugie pytanie, jest Pani kobietą. Zakładam, że może Pani mieć dzieci, bądź też nie. Natomiast gdyby Pani miała córkę, byłaby w trudnej sytuacji, zgwałcona, niechciana ciąża, bo nie chce po prostu tego. I przychodzi referendum, na które Państwo tak bardzo naciskają, gdzie my mamy starzejące się społeczeństwo, które tak naprawdę będzie decydowało w tym referendum. I okaże się, że referendum pójdzie, przejdzie, zakładamy, że nawet przejdzie to referendum. Czy Państwo dadzą gwarancję na piśmie, że wprowadzicie aborcję albo też zakaz aborcji zgodnie z wynikami referendum? I jak Pani, jako matka w takiej sytuacji czysto hipotetycznej, jakby Pani zareagowała, co by Pani powiedziała córce w przypadku, gdyby ta aborcja została nadal zakazana tak jak jest? Czy skorzysta Pani z pomocy z zagranicy, czy będzie kazała urodzić dziecko z własnej córce? Dziękuję. Bardzo dziękuję za te pytania. To zacznę może od tych tematów związanych z aborcją. To jest tak straszny dylemat i mam nadzieję, że może inaczej. Trudno mi jest powiedzieć, co bym zrobiła w tej konkretnej sytuacji, natomiast ja jestem osobiście za wyborem, więc no nie powiem Pani, co bym radziła mojej córce, to by zależało od mojej córki. Natomiast jeśli chodzi o referendum, czy my damy na piśmie, no my daliśmy na piśmie to, że chcemy referendum i dostosujemy się do głosu narodu, więc myślę, że to już jest dane na piśmie od nas. Natomiast oczywiście zdajemy sobie wszyscy, jak tutaj siedzimy w tym programie, sprawę, że jest pewien proces legislacyjny, że referendum go niestety nie kończy, tylko jest wzmocnieniem dla
samego procesu, czy to liberalizacji, czy w ogóle zmiany ustawy dotyczącej usuwania ciąży. I jest to mocny nacisk, jest to sposób na demokrację bezpośrednio procedowaną przez naród, przez ludzi, ale musimy mieć normalną ustawę, która przejdzie niestety i przez Sejm, i przejdzie też przez prezydenta. I to jest tak, że prezydenta mamy do 25 roku, tego, który jest, a kolejnym oczywiście problemem jest Trybunał Konstytucyjny, który jest do 29 roku. On, co prawda, skład się będzie wymieniał, ale no, nie w całości. Więc to jest trudne, oczywiście. Więc to, co my możemy zrobić, to możemy mówić za siebie i możemy użyć wszystkich możliwych narzędzi, które są, żeby sytuację zmienić. Ale czy na przykład możemy takiej deklaracji na piśmie żądać od innych partii politycznych? Jak rozumiem, od PSL-u tak, no bo oni też z nami podpisali tą listę wspólnych spraw. Czy możemy żądać od Koalicji Obywatelskiej? No, koalicja zapowiedziała, że to zrobi, chociaż ostatnio Donald Tusk jakoś łagodził swój ton, a przecież mówił, że według, że w koalicji obywatelskiej do 12 tygodnia ma być. Wolałabym nie rozmawiać na temat Donalda Tuska, bo to jest, chcę być naprawdę najbardziej uprzejmy, jak tylko mogę. Nie chciałabym rozmawiać na temat Donalda Tuska, ponieważ ja Państwa opinię znam, bo słyszę odmieniane Tusk i koalicja czy PO przez wszystkie przypadki w każdym przypadku. Ja konkretnie zadaję pytanie, co Pani jako rzeczniczka PL 2050 jest mi w stanie odpowiedzieć, więc wolałabym tylko usłyszeć odpowiedź, co Pani powie, reprezentując swoją partię. No ale to już chyba Pani odpowiedziałam, czy nie, czego Pani brakuje? Znaczy, wie Pani, dla mnie odpowiedź jest taka, że zrobimy wszystko, a jednocześnie Pani mi odpowiedziała, że no, oddacie głos, no tam jest jeszcze legislacja, oczywiście Sejm, to trzeba odpowiednią ustawę. Po pierwsze, najpierw odpowiednio trzeba referendum napisać, żeby były odpowiednie pytania, żeby uzyskać odpowiedzi właściwe. Po drugie, frekwencja musi być odpowiednia, żeby referendum uznać za ważne. Jeśli nie będzie ważne, macie, otrzepiecie rączki i stwierdzicie, że no sorry, lud się wypowiedział albo nie wziął udziału w referendum. Po trzecie, tak jak Pani powiedziała, jeśli przejdzie to referendum i zostanie uznane, Was nie wiąże to referendum w żaden sposób. Po czwarte, jeśli uznacie, że jest wiążące, napiszecie ustawę, nie wiem jaką napiszecie, bo porozumienie pomiędzy PSL-em, Koalicją Obywatelską, Lewicą i Wami będzie bardzo rozbieżne, ponieważ nie będziecie się zgadzali na wiele kwestii. Pomijam kwestię już Senatu, no i oczywiście prezydenta, który jest tylko marionetką i będzie prawdopodobnie temu przeciwny. No a Trybunał Konstytucyjny to jest atrapa. Więc tak naprawdę temat aborcji pięknie zostanie odwleczony do 2029 roku. No dobrze, tylko jaką ma Pani alternatywę? Bo alternatywa jest taka, że nie zrobimy referendum i będą te wszystkie rzeczy, o których Pani mówiła, tylko bez bardzo mocnego głosu obywateli, że chcą zmiany. Więc uważa Pani, że lepiej jest zrobić coś, co przybliży nas do tej zmiany, czy tego nie robić? Bo ja po prostu tego nie rozumiem. Nie rozumiem, skąd jest ten zarzut, dlatego że my nic nie odwlekamy, tylko szukamy dodatkowej drogi, która da bardzo mocny mandat i da bardzo mocny nacisk na legislatorów, czyli zarówno na Sejm, jak i na Senat, jak i na Trybunał Konstytucyjny, wreszcie na Andrzeja Dudę, żeby sprawę zmienić. Po to wychodziłam na ulicę i protestowałam, nie dlatego, że wiedziałam, że ja wyjdę raz na ulicę i wszystko się zmieni, tylko wiedziałam, że jest to jakiś element zmiany, który może doprowadzić do tego, że jeden kamyczek popchnie drugi kamyczek, a trzeci popchnie czwarty i wtedy coś się zmieni, ale nie od razu. Ja się dziwię tej agresji i dziwię się temu, że Państwo mają jakieś takie przekonanie, że nie wiem, że jak nie będzie referendum, to będzie lepiej. No przecież to będzie tylko gorzej. No to chyba ale powinniście gorzej dla kogo? Wspierać. No jeżeli pani, po pierwsze, dla zmiany sobie, ustawowej. Pani mówiła, że Pani jest przeciwna agresji, bo moje pytanie było konkretne i sprecyzowane. Zadała mi Pani pytanie, czego ja oczekuję, ja Pani przedstawiłam. Więc no to nie jest w żaden sposób agresja. Tylko ja pani dopytam się, jaki jest koszt referendum do przeprowadzenia w całym kraju? No koszt będzie duży. To pewnie będą miliony złotych. To będzie około 50 albo 100 milionów złotych, żeby przeprowadzić takie referendum. Rozumiem, jasne. że państwo też biorą pod uwagę, że mając taki budżet, jaki mamy, zadłużenie, jakie mamy, stać nas w tym momencie jako państwo na kolejne coś, co uspokoi, nie wiem, sumienia czyjeś, że zrobimy referendum. I widzi pani, pięknie co pani powiedziała, ja tu muszę pogratulować, bo była jedna pani jedną z tych osób, która uczestniczyła w protestach. Czy głos kobiet, które
tak naprawdę powinny decydować o własnym ciele, nie jest wystarczającym głosem. Potrzebne jest referendum, żeby grupa podstarzałych kolesiów z jednej, z drugiej, dziesiątej partii albo dziadków nam układało życie jako kobietom, naszym dzieciakom, naszym córkom? Wie pani co, po prostu żyjemy w takim świecie, jak żyjemy i ponieważ w tym społeczeństwie muszą się wszyscy zmieścić, to ja uważam, że na ten moment to jest coś, co możemy wykorzystać na, jako dodatkową broń. Natomiast to nie jest rozwiązanie, które wskoczy i od razu będzie łatwiej. Powiem pani tak, pojechałam ostatnio do Irlandii, bo oni zrobili sobie referendum aborcyjne i to było tak trudne, żeby w tym kraju przeprowadzić zmianę, ale ostatecznie się to udało. I tak naprawdę ten panel obywatelski, który to referendum poprzedził i duża kampania, która nastąpiła, to była kampania, która mówiła o uchyleniu tak naprawdę 8. poprawki, bo ona była tą poprawką, która mówiła o zrównaniu życiu płodu i życia matki i ona przeszkadzała w ogóle w jakiejkolwiek liberalizacji prawa dotyczącego usuwania ciąży. I to wszystko były jakimiś kolejnymi krokami, które były ważne. Naprawdę. Proszę mi uwierzyć, ono było ważne po to, żeby ci wszyscy ludzie, o których pani powiedziała, których to nie dotyczy bezpośrednio, bo albo są innej płci i nigdy nie będą rodzić dzieci, albo już są w wieku, który już jest takim, że po prostu tych dzieci nie będą mieć, albo po prostu nie będą mieli dzieci, albo nie będą mieli tych dylematów, czy ciążę usunąć, czy nie. Zniknęła mi pani, znaczy ja nie słyszę. Czy wy ja też nie słyszę. Także zniknął głos. Być może dzwoni właśnie telefon. Czekamy. Pani Katarzyno, to teraz ja. Jak pani nie rozmawia już i nie włączyła pani trybu samolotowego, to jest taka prośba. Jak pani nie może teraz zabrać głosu, to proszę wyjść. I jeszcze raz wejść do pokoju. O, jeszcze tutaj dam głos Bogusiowi, on powie. Seweryn, tu będzie potrzebne wyjście i wejście z pokoju, tak jak wczoraj niestety. Tak, pani Katarzyno, więc proszę wyjść i wejść z pokoju, wyjść z pokoju i wejść jeszcze raz. Ja pani jeszcze raz wyślę zaproszenie na wszelki wypadek, a my tu chwilę sobie spokojnie na panią poczekamy. No to chwilę czekamy. Ciężka dola rzeczników partii, szczególnie na pół roku przed wyborami. Nikt nie obiecywał, że polityka będzie przyjemną rzeczą. Każdy musi być przygotowany do odpowiedzi. Ale mi się Agnieszka wydaje, że jest coraz gorzej. To znaczy teraz jest trudniejsza coraz. Znaczy wiesz co, bo nasza polityka jest coraz gorsza. I dlatego ja tak jak powiedziałam, ja wolę, żebyśmy rozmawiali o konkretnej partii, niż rozmawiali o innych partiach. Jeśli dana partia jest to, ona sobie prezentuje jakąś partię, wolę mówić, chcę wiedzieć konkretnie, co oni mają do zaoferowania. Tak, jestem krytyczna. Czasem może się czepiam. Ale jeśli ja jestem w tej sytuacji, w stanie usłyszeć konkrety i rzetelne informacje, mnie to naprawdę satysfakcjonuje i daje do myślenia. Dobry wieczór. A rola rzecznika jest bardzo prosta, ma odpowiadać na pytania zadane, nic więcej. I usprawiedliwianie go, że on jest w jakikolwiek sposób, czymkolwiek powiązany, jest po prostu śmieszne. To jest mniej więcej to, o czym rozmawialiśmy kilka dni temu, mówiąc o dezinformacji i tak dalej. I tam padła taka, oczywiście jakieś takie zarzuty wobec dziennikarzy. Ja nie mówię o tych dziennikarzach, którzy są tylko i wyłącznie stworzeni po to, żeby propagandę siać. Ale no uwierzcie mi, no Agnieszka, Sewer, Ania, Kasia, jesteście dziennikarzami. Dzwonicie do takiego rzecznika prasowego. Seweryn dzisiaj pytał o to, jaka to kwota będzie, jakie sumy będą. No bo Agnieszka chciałaby na drugi dzień przeczytać gazetę, czy nie premier, czy ktokolwiek inny. No i co ma napisać? Ten stek banałów, który ona opowiada? No ta pani opowiada, przepraszam. Ale Robert, to jest problem wszystkich polityków. Mówią ogólnikami. Robert, dokładnie. To jest wszystko. Była tutaj u nas
Mieliśmy rzecz polityków z Platformy. Wiesz co, ja wszystkich no to pytam po co, o to to po co samo. ich tłumaczycie? To po co ich tłumaczycie? Nie tłumaczcie ich, po prostu ich dopytujcie, a potem ich osrajcie, no i tyle. Nie, nie, Robert, nie, Robert, to tak nie proszę ci bardzo, nie, ja przepraszam, że się tak wtrącam, ale może easy troszeczkę. Pani ma problem z połączeniem, jest waszym gościem, no hello. Ale nie, ale ja nie mówię o tej nie, pani. Nie, nie, tak się nie robi, dajcie się kobiecie połączyć. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że ale robić jakiś son nad osobą. Nie, no, ale przecież nie, no, nie, przecież nie, nie. Artek, no przecież. Dobrze, dobrze, dobra. Robert, Robert, jeśli cię mogę prosić, ja jestem hostem. Artur ma rację. I tak przemyślałem to. Ale przecież nikt nie... Się spokojnie panie i pani połączy. Ale przecież nikt tej pani nie atakujcie. Po prostu w sensie to był skrót myślowy, żeby znowu tak, nie było, ja że... Wiem, że ty masz radykalny... Nie, to nie jest radykalizm. Po prostu w sensie tego mocnego słowa, którego użyłem, to po prostu dopytajcie. Nie odpowiada, to po prostu nie rozmawiajcie dalej. I tyle, no. I o to miałem Robert, na myśli. Dobra. Robert, dzięki, ale ja pozwolisz... Zrobię to. Dobrze, no zawsze wy będziecie decydować, okej. Okay. No tak, tak, dobra. Okej, okay, dobra. To dzięki. Tutaj z Arturem się zgadzam. No czekamy spokojnie, aż pani się połączy. Zaproszenie zostało wysłane. I tak jak mówię, ja przychylam się tutaj. Ale rozmawiamy o rzecznikach generalnie. No słuchajcie, połączy się pani, więc każdy się wyłączy i poczeka na swoją kolejkę. Natomiast rozmawiamy generalnie o rzecznikach. Ja nie rozumiem, co złego znowu powiedziałem, żeby tak na mnie znowu naskoczyć. No przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, naprawdę, no dzięki. No dobra, okej. Okay. Przyjmuję przeprosiny, jest okej. Okay. Czekamy na panią rzecznik. Agnieszka, mam taką prośbę, ponieważ czas nam powoli ucieka, a mamy tutaj pana Strzeszka. O, to właśnie, to ja może zapowiem. O godzinie 20 będzie pierwszej będzie pan Strzeszek, który, jak wiemy, okres porozumienia. Ania, Gryta i Agnieszka będą prowadzić ten pokój. Jutro jest podsumowanie Roberta. Serdecznie wszystkich zapraszam. Powiem szczerze, tydzień temu uczestniczyłem może w połowie dyskusji, albo może w 60%. Było super, naprawdę. Rozmawialiśmy o ciekawych tematach, więc serdecznie wszystkich zapraszam. Myślę, że będzie podobnie, a może nawet lepiej. W sobotę będzie Zbigniew Hołdys, Krwawa Sobota i bardzo ciekawy temat a propos działania MKOL-u, dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do startów we wszystkich sportach praktycznie, bo wiadomo, że jakby teraz nie startowali, to nie mieliby szans zakwalifikować się na igrzyska. No, dla mnie jest ta decyzja bardzo kontrowersyjna. Myślę, że będzie ciekawa dyskusja, a w niedzielę o godzinie 16 Beata poprowadzi swój pokój kulinarny, a o 19:30 u Artura będzie nasz mistrz olimpijski. Mistrz świata w rzucie młotem Szymon Żółkowski i trener też. Serdecznie zapraszam wszystkich i prośba, żebyście obserwowali nas na Facebooku i jak ktoś ma ochotę, może na YouTubie odsłuchać wszystkie nasze pokoje z politykami i z ekspertami. Dzięki. No coś się musiało stać, może... O, jest już pani Katarzyna, już daję głos. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. O, świetnie, udało się. Dobra, pani Katarzyno, słychać? Pani Katarzyno? Włączyć mikrofon, pani Katarzyno. A, dobrze, dobrze. Świetnie. Nie wiem, co było słychać, bo w pewnym momencie po prostu jakoś mnie wyrzuciło z pokoju, a cały czas... Rozłączyło panią w trakcie wypowiedzi. Dobrze, nie było to słychać. Teraz, jeśli, bo jest jeszcze kilka głosów, a nam czas się kurczy, to Agnieszka, jeśli cię mogę prosić, to tak króciutko o to pierwsze pytanie,
bo myślę, że temat referendum jest wyczerpany. Bardzo dziękuję. Znaczy, dziękuję, że ty uważasz, że dla ciebie jesteś wyczerpany. Nie, Seweryn, dla mnie nie jest to wyczerpany temat. Ale mi chodzi o to, że jest jeszcze kilku słuchaczy. Dobrze, ja już nie zadaję pytania. Dziękuję. Pani Agnieszko, czy ja pani odpowiedziałam, bo ja nie wiem, co pani słyszała, co nie, bo w pewnym momencie po prostu nie było mnie już chyba słychać. Więc jeżeli coś jeszcze dopowiedzieć, to proszę powiedzieć, bo nie chcę pani zostawić z poczuciem, że się migam od wypowiedzi. No dobrze, już Agnieszki nie ma. Ania, okay. Proszę, teraz ty masz głos. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyno, ja ponieważ nie posiadam telewizora w domu od kilkunastu lat, to w zasadzie czerpię informacje z innych źródeł, ale słyszałam dzisiaj wystąpienie w Super Ekspresie Szymona Hołowni na YouTubie oczywiście, z tym, że chodzi mi o taką rzecz, ponieważ ja znam jakby osobiście kilka osób, które są zaangażowane w te wasze struktury u mnie tutaj lokalnie, ale chodzi mi o to, że wiele miejsca poświęca się osobom z niepełnosprawnością, na przykład w swoich działaniach, nawet nie tyle w programie, ile w działaniach. I ja bym chciała jedno pytanie zadać, jak wy oceniacie te propozycje, które leżą w tej chwili na stole. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest bardzo takie krótkie pytanie, ale ono trochę wiąże się z tymi pytaniami Seweryna. Chodzi mi o to, czy nie uważa pani, że proces w Polsce jest w tej chwili tak skandaliczny, że w zasadzie, żeby przywrócić jakąś normalność i jakieś takie, no jakąś rzetelność w tym procesie, to czy nie należałoby obowiązkowo do każdego aktu prawnego dołączyć ocenę skutków regulacji, ale nie taką, jaka ona jest w tej chwili robiona, tylko naprawdę rzetelnie oceniać te skutki regulacji. Dziękuję. Te kwestie dotyczące osób z niepełnosprawnościami, pewnie pyta pani o podwyższenie wysokości świadczeń, tak? O to. Między innymi w ogóle o propozycje, te, które w tej chwili rząd przedstawia. Generalnie to jest tak, że my uważamy, że do sprawy osób z niepełnosprawnościami trzeba podejść, do ich sytuacji trzeba podejść kompleksowo. Cały program jest na naszej stronie, więc ja też nie będę wchodziła teraz w szczegóły. Zapraszam, żeby sobie na niego zobaczyć, ale tam jest szereg rzeczy, które są bardzo złe. Jest jedną z takich rzeczy jest chociażby to, że jak wygląda system orzecznictwa, że trzeba co ileś lat się na przykład zgłaszać, żeby jakaś tam komisja orzekła, że nadal mamy tą samą chorobę, którą mieliśmy, tak? Kwestia tego, że nie można dorabiać do renty, to też jest fatalne, czy że nie można dorabiać w ogóle do tego świadczenia, które się dostaje po prostu pozostając w domu, więc o tym też mówimy. To często jest przecież kwestia tego, że jeżeli nie można dorabiać, no to dana osoba, żeby nie zrezygnować ze świadczeń, rezygnuje ze swojej możliwości rozwoju czy pracy zawodowej i to jest, to jest bardzo złe. Oprócz tego chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy mają niepełnosprawności, żeby mieli więcej pomocy w domu, czyli taka deinstytucjonalizacja pomocy i to jest też super istotne. Więc jest szereg rzeczy, szereg rozwiązań, które chcemy, żeby były. Kwestia większych kwot pieniędzy czy wyższych świadczeń. Oczywiście też, ale to nie wystarczy. Musi być wiele połączonych naczyń, które sprawią, że osoby z niepełnosprawnościami wrócą na rynek pracy, a Polska ma jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia takich osób. Zupełnie nie powinno być w ten sposób, dlatego że my tracimy ogromny potencjał ludzi i przede wszystkim tracimy szansę na to, żeby ci ludzie po prostu byli szczęśliwi i żyli pełnią życia i byli mieli najlepsze szanse, jakie mogą mieć, więc to jest coś, co bardzo byśmy chcieli, żeby się zmieniło. A jeśli chodzi o prawo, to jak się prawo się tworzy teraz, to jest
koszmar, to wszyscy wiemy i efekty tego są takie, że wychodzą ustawy, które za chwilę trzeba poprawiać, dlatego że są po prostu złe, nie mówiąc o tym, że łamią w ogóle proces demokratyczny i legislacyjny, w tym sensie, że na przykład nadużywa się zupełnie w kuriozalny sposób tak zwanych ustaw poselskich, czyli nie przechodzi przez całą drogę legislacyjną ustawa, przez to nie trzeba właśnie robić porządnej oceny skutków regulacji, przez co można tą ustawę przepchnąć kolanem, a potem mówić, że no tak ma być. Omija się głos organizacji pozarządowych, wycina się często głos opozycji, wycina się głos ekspertów. Zresztą nie bez przyczyny teraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości powiedział o tym, że nie może być tak, że wycina się głos społeczny z ustaw środowiskowych, więc już nawet Unia Europejska zaczęła zauważać to, jak ten proces legislacyjny jest robiony. Więc jedną oczywiście z rzeczy, która musi się wydarzyć, to, żebyśmy wrócili do normalnego trybu stanowienia prawa, tak żeby to na koniec dnia było dobre prawo, no bo to też jest element demokracji, że owszem, w systemach autorytarnych, a takim półautorytarnym systemem zaczynamy być w Polsce, prawo się ustala czy uchwala szybciej, ale to jest po prostu złe prawo, a demokracja daje pewne terminy, daje pewien czas, ale to jest też wszystko po to, żebyśmy mogli to prawo uchwalić tak, żeby ono mogło obowiązywać dłużej i żeby nikogo nie krzywdziło ani nie faworyzowało, więc nie wiem, czy wyczerpałam temat, ale tak to widzę. Myślę, że tak. Ja bym miała bardzo dużo pytań, ale ponieważ mamy następną audycję, a jest cała kolejka, to ja już dziękuję bardzo. Dzięki. To ze swojej strony dodam, że ja to bardzo bym chciał. Myślę, że wielu wyborców też, że jak jest propozycja jakiegoś rozwiązania, to jest to, co mówiła Ania. Ocena skutków regulacji, czyli wyliczenia ogólne. Wiadomo, że po roku można te wyliczenia zmienić, ale brak wyliczeń moim zdaniem dyskwalifikuje jakąkolwiek ustawę, jakiejkolwiek partii, bo nie chciałbym, żeby to było odbierane, że tylko to w stosunku do PL, nie do wszystkich partii, ale dobrze. Oddajemy głos Adrianowi. Adrian, proszę. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór pani Katarzyno. Ja mam takie pytanie, bo słyszałem te programowe dwie rzeczy mi utkwiły wasze. Pierwsze to jest ten podatek, który chcecie wprowadzić. Rozumiem, że to ma być forma podatku pogłownego, że to będzie... Jednolita danina, tak? O to pan pyta? Tak, jednolitą daninę. Czyli w tym momencie, no ja jestem, że tak powiem, przeciwny temu. No znam sens tego, ale jestem przeciwny, bo nie każdy ma równe szanse w Polsce, nie każdy się na przykład w Warszawie urodził i obarczanie jednolitą daniną człowieka, który mieszka, nie wiem, w Bartoszycach czy w Cisnej, a nie korzysta z tylu usług publicznych, bo nie mówię, że zarobi na to. Ale to chyba się nie rozumiemy. Przepraszam, że tak panu wchodzę, bo to nie chodzi o to, że wszyscy zapłacimy tak pogłowne, że wszyscy porówno, na przykład, nie wiem, 5000 podatków miesięcznie czy 1000 złotych, tylko że będziemy mieli jeden podatek. On nadal będzie wyliczany z naszych dochodów, czyli on nadal będzie dostosowany jakby do naszej sytuacji, tylko że to będzie jeden przelew, to tylko o to chodzi. Tak, tylko chodzi o to, że u nas te podatki, niektóre są składkami i to inaczej w formie prawnej wygląda, także nie można zastosować. Tam wrzuciłem poniżej naszego pokoju opodatkowanie pracy w Polsce, ono jest jedno z niższych w Europie, a oprócz tego jest właśnie sporo osób, które jechały na tak zwane na te gapy. Mamy 2 miliony niecałe osób, które pracują na jednolitych działalnościach gospodarczych. To w większości są osoby, które przechodziły, jak wchodziły w drugi próg podatkowy dawniej, wchodziły, zakładały jednolitą działalność gospodarczą, zapłacić 19% liniówki, no bo tak wychodziło lepiej plus koszty. I w tym momencie zbliżamy się do ściany przy demografii. Trzeba będzie, dlatego PiS wprowadził między innymi tą składkę zdrowotną, bo trzeba opłacać po prostu szpitali, starzejącej się populacji, to będzie tylko rosło. Ale to już skończę ten temat. Drugie pytanie mam odnośnie parków narodowych. Ja tego nie widzę, panie, powiem szczerze, bo ja pochodzę z regionu, gdzie teraz właśnie próbują stworzyć ekolodzy park narodowy koło Przemyśla, na terenach, gdzie 45. Tak jak pani Katarzyna mówiła. Tak, to jest Arlanów i okolice.
Tak, tam do 1946 roku były normalnie wioski i w okolicy tylko tej Turnicy może były lasy pasterskie i to były takie lasy skarłowaciałe, że nikt tego nie... po prostu ta zwierzyna spała w tych lasach, a dookoła były w tych wioskach normalnie były lasy gospodarskie. I właśnie problem tego tworzenia parków narodowych w lasach gospodarskich jest taki, że tam jest monokultura i wprowadzenie tam no to praktycznie powoduje to, co było bodajże w Karkonoszach, co się pojawił kornik drukarz. Później musieliśmy odszkodowania płacić Czechom za to, że im się przewalił ten kornik drukarz. Także no ja bym był, można ograniczyć cięcia, można poprowadzać parki narodowe na ścisła i to dwa razy więcej. No dla mnie się to nie klei, dla mnie to jest po prostu marnowanie, to nie mówię, że marnowanie już tych pieniędzy, które tam są, no ale to jest po prostu... No, a szkodę ekologii w tych lasach. Mimo wszystko, jeżeli przez 1000 lat jest prowadzona gospodarka leśna na tych terenach, tak samo pod Sanokiem jest miejscowość Dobra Szlachecka, której po Grunwaldzie... Adrian, miałbym prośbę, bo jeszcze jest... Już kończę. ...do pytania. Dobrze, dobra, przepraszam. Dobra, już skończę. Po bitwie pod Grunwaldem Dobrej Szlacheckiej 400 hektarów jagiełło dał, do dzisiaj wioska ma swój las. I tam jest 600 lat las, on prowadzony jest przez gospodarkę leśną i wioska go ma do dzisiaj. Tam nie ma drzew 600-letnich, bo wiadomo, że to jest gospodarka, ale pamiętajmy o tym. Dobra, dziękuję w takim razie. Okej, okay, dzięki wielkie za tą wypowiedź. Wie pan co, bo ja znam te argumenty i też byłam na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego kilkukrotnie i wiem, że część lasów to są te, które są w miarę świeże, które wyrosły po wojnie, ale tak samo było z Puszczą Kampinoską, że tam przed wojną po prostu były pola i potem zdecydowano się na to, żeby zasadzić las. Mamy teraz Park Narodowy, który jest bardzo ważny dla warszawiaków, bo wiadomo, że im większa aglomeracja, tym tych terenów przyrodniczo cennych jest mniej i one są bardziej hołubione. Natomiast jeśli chodzi o Turnicki Park Narodowy, to byłam wokół masywu Turnicy, widziałam jodłę celebrytkę, która ma 300 lat, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Widziałam zwierzęta takie jak chociażby tropy, niedźwiedzi, rysi, widziałam tropy wilków, widziałam puszczyka, po prostu macie tam ponad 200 gatunków zwierząt. Wydaje mi się, że jeżeli coś mamy chronić, no to takie fantastyczne rejony. Poza tym tam 90% obszaru na tym projektowanym parku narodowym to są obszary należące do Skarbu Państwa. Bardzo trudno jest stworzyć park narodowy w sytuacji, kiedy mamy same tereny prywatne, a tam mamy tereny należące do nas wszystkich, do obywateli. I chodzi o to, żeby ten park tak zaprojektować, żeby pan jak stamtąd pochodzi, miał z tego korzyść i jakąś dumę, bo na koniec dnia ludzie, którzy mieszkają przy obszarach przyrodniczo cennych, statystycznie ich dochody są wyższe. Tak jest w przypadku Białowieskiego Parku Narodowego, ale nie tylko. I żeby też nie wejść w jakiś konflikt. Więc ja zdaję mogę pani przerwać? Ja no jeszcze, że tak powiem, biegła pani w tamtych okolicach, to zapraszam do Małogórskiego Parku Narodowego. Tam to w stanie parku, lasów, wszedły te szkodniki, nie znam się na tych szkodnikach, tam się wybrać, zobaczyć, jak te lasy wyglądają i dochody ludności wcale nie wzrosły, po prostu mamy za małe województwo zabywane. Magórski Park Narodowy rzeczywiście jest trudnym parkiem i zgadzam się z panem, bo to też nie jest tak, że wszędzie jest urawniłowka i wszędzie jest tak samo i czasami też kwestia zarządzania parkiem jest dosyć istotna. Natomiast ja będę się upierać, że obszar Turnickiego Parku Narodowego jest obszarem przepięknym, że jest tam u państwa wyjątkowo, że to jest mało takich miejsc w Polsce, gdzie można stanąć w miejscu i obejrzeć się i nie zobaczyć żadnych śladów działalności człowieka. 300-letnie jodły to są właśnie tam. Macie wszystkie duże gatunki drapieżników, macie bardzo cenne też przykłady i porostów, i grzybów, różnych roślin, które tam są też. Więc jeżeli gdzieś tworzyć parki narodowe, to na pewno w takich miejscach, a mało mamy już też obszarów, które mogłyby pomieścić większe zwierzęta, bo jak się jeździ po Polsce, no to tych obszarów leśnych, takich litych, w których te zwierzęta mogłyby się po prostu zmieścić,
jest coraz mniej. Mamy bardzo rozproszoną zabudowę, więc no ja mam nadzieję, że pan zmieni zdanie i będzie pan orędownikiem ochrony przyrody właśnie tam, bo myślę, że tam jest naprawdę wyjątkowo pięknie i to byłby jedyny park narodowy Pogórza. Bo mamy parki w górach, mamy parki na nizinach, mamy parki morskie, czy na przykład Woliński Park Narodowy, a nie mamy parku na Pogórzu, więc to mogłoby być niezłe koło zamachowe dla turystyki. A oprócz tego oczywiście trzeba tworzyć też parki narodowe w innych miejscach, bo od 19, a właściwie więcej, bo od 2001 roku nie powstał żaden park narodowy, więc coś się strasznie nam w tym obszarze zacięło. Dziękuję bardzo. Ja powiem szczerze, też jestem zwolennikiem tego parku. To jest jedyny teren w Polsce, gdzie jest regresja wtórna aż na takim poziomie. Oczywiście wynika to z wyludnień, a te lasy jodłowo-bukowe są rzeczywiście fantastyczne. Dobra, ale to już oddaję głos. I nie mówiąc o tym, że gospodarka leśna się tam nie opłaca, bo to są po prostu trudne tereny do pozyskania drewna z uwagi na ukształtowanie terenu. I jeszcze hydrolodzy mają swoje zdanie na ten temat. Oczywiście to jest kwestia do głębokiej dyskusji, której u nas w Polsce nie ma. Ja nad tym na przykład bardzo ubolewam, bo być może głos Adriana, że wystarczyłoby tam utworzyć kilka rezerwatów i ograniczyć wycinkę i może nie ciąć tych 150-letnich czy 100-letnich buków i teren by może miał ten swój charakter, by dalej w jakiś sposób jeszcze miał ten charakter, no ale mówię... Mi się wydaje, że nie tak szczerze. Mi się wydaje, że nie miałby, dlatego że jakby wartością Parku Narodowego też jest to, że jest, to jest po prostu większy obszar. A są ekspertyzy mówiące o powiększaniu rezerwatów, chociażby reliktowa Puszcza Karpacka jest taka ekspertyza dziedzictwa przyrodniczego i ona leży na stole od wielu lat w Ministerstwie Środowiska i nic się z tym nie dzieje, więc... Z rezerwatami też nam nie idzie dobrze. Dobra, a po drugie, dobra. Proszę sobie wyobrazić duże zwierzę, które ma, jak ono ma się przemieścić między malutkimi kompleksami leśnymi? No ono też potrzebuje jakichś korytarzy ekologicznych i jakichś przestrzeni. Rezerwaty plus racjonalna, na przykład nie brak cięcia harwesterami, ale dobra. Okay, dobra, mamy jeszcze 20 minut i kilka głosów. Wiciński, proszę bardzo. Dobry wieczór. Czas goni, więc jedno krótkie pytanie. Pani Katarzyno, ja mam pytanie dotyczące pani obecności medialnej, a raczej nieobecności medialnej. Chciałem zapytać, czemu partia nie oddelegowuje pani do programów telewizyjnych i radiowych? Wszyscy rzecznicy gdzieś tam się przez te programy przewijają, gdzieś tam te przysłowiowe setki też nawet nagrywają, a pani jak nie było widać takiej, nadal nie widać, tak? Czemu partia nie buduje pani rozpoznawalności, tak? Wie pani, pytam z tego względu, że w pewnym momencie można dojść do wniosku, że pani funkcja jest po prostu, no proszę mnie źle nie zrozumieć, no jest fikcyjna po prostu, tak? Mm-hmm. Dziękuję. Jasne. Przekażę partii i mam nadzieję, że coś z tym zrobią. A mówiąc poważnie, to mam bardzo dużo pracy, takiej, która jest niewidoczna, więc moja funkcja też polega po prostu na zarządzaniu czy prowadzeniu komunikacji w bieżących tematach, więc jest, proszę mi uwierzyć, bardzo dużo roboty, ciągle się coś dzieje, nawet jeszcze teraz, jak skończymy rozmawiać, to muszę napisać jedno stanowisko, więc mam co robić, ale dziękuję panu za ten głos, bo ja go trochę tak traktuję jako zachętę do tego, żeby się pojawiać. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie premier się nie obrazi. Puścimy najpierw Kasię, a potem nie premier. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ja mam taką, nie wiem, moje zdanie jest takie, że tak jak i pani, jak i pan Kołosko, widać i czuć przygotowanie dziennikarskie, bo świetnie się wypowiadacie i prezentujecie w mediach, więc no może gdzieś Wiciński ma rację, że powinna pani więcej się wypowiadać. No trochę mi się nie klei ta narracja z referendum, ale no to ja już to pomijam, nie chcę ten w każdym bądź razie, że zastanawia mnie już którąś audycję z Polską 2050, że macie tylu zwolenników
I naprawdę ostatnio i pan Kobosko, i audycja z panią bardzo ciekawa swoją drogą. I dlaczego wasi zwolennicy nie próbują zadawać pytań, zabierać głosu na takich audycjach, gdzie to jest bezpośredni, taki naprawdę stworzony dla nich kontakt, żeby mogli z panią mieć interakcję? Dziwię się. Pozdrawiam i życzę więcej bytności pani w mediach. Faktycznie robi pani dobrą robotę. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. I będę też promować Radio Rebelian wśród naszych zwolenników, żeby w końcu nas trochę też tutaj podparli, jak jesteśmy u państwa. Chociaż czuję dużo dobrej energii generalnie. Także dzięki wielkie. Wiem też, że bywa niełatwo, że tak powiem delikatnie. Nie premier, zapraszam. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Rozumiem, tak, potwierdzę. Pierw mały coming out, ale to praktycznie Twitter jest bankowy, wszyscy wiedzą. Ja kiedyś byłem większym zwolennikiem Polski 2050, w tym momencie już troszeczkę ta temperatura mi spadła. Ale pytania mam dwa i dosyć proste. Ale zanim je zadam, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz odnośnie stanowiska Agnieszki i zadawania pewnych pytań. Wiecie, bo to jest tak, jak się zadaje pytanie, a czy podpiszesz listę, to ona ma na celu tylko jedną rzecz, zamknięcie ciebie w bańce. Tak? To znaczy, żeby pozycjonować człowieka, stygmatyzować, zobaczcie, on nie podpisze, to znaczy, że on nie jest z nami. Albo on jest przeciwko czemuś, przeciwko jakimś wolnościom. Żyjemy w czasach, gdy wrażenia i opinie znaczą mega więcej niż fakty. I te wrażenia i opinie są tworzone właśnie dzięki takim pytaniom. Ale teraz dwa pytania z mojej strony. Po pierwsze, jak pani rozumie i definiuje pani program? Bo moim zdaniem nie ma w Polsce partii, która ma program. Partie mają wizję. I być może dlatego problem jest, żeby partie osiągnęły jakieś porozumienie co do paradygmatów. Dlatego, że są wizje, to są bajki o tym, jak chcemy, żeby to wyglądało. Więc to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest dosyć pewnie trudne, ale pani sobie z nim poradzi. Chodzi o rozliczenie finansowe i Polski 2050. Otóż szefowa klubu Platformy, pani Henning-Kloska, w pewnym briefingu z panem Michałem Kobosko jasno twierdziła po tym, jak sąd znowu odrzucił sprawozdanie finansowe Polski 2050, że partia Polska 2050 została zarejestrowana w zeszłym roku, czyli 2022, gdzie tak naprawdę w BIP-ie, może ja czegoś nie wiem, nie rozumiem, nie powinienem rozumieć tego, jak to widzę, ale w BIP-ie widzę w tym momencie, że w rubryce 7 jest napisana data rejestracji 26 marca 2021 roku. Mhm. Więc pytanie jest takie, być może na czym polegały problem z założeniem tego konta, a jeśli data rejestracji była 26 marca 2021 roku i tego konta nie można było założyć, ja czegoś nie rozumiem, to mi się nie składa, a w sumie to tworzy pewne wrażenie populizmu, a jak wspomniałem, nie chcę populizmu, nie cierpię populizmu, ani wrażeń, ani opinii, chcą fakty. I mam jeszcze jedno trzecie pytanie, które teraz przyszło mi do głowy, bo mówiono, ktoś tutaj poruszał kwestię osób niepełnosprawnych. Ja poprzedzam się z... Nie premier. Krótko. No dobra, obiecuję. Dobra. Znam stanowisko i znam Łukasza Krasonia i wiem, że on wie, jak to powinno wyglądać. Natomiast znowu odnośnie tego programu. Jak wy chcecie zrobić, żeby było zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie mówiąc w programie, w wizji,
a nie opisując stanowiska i znaczy roli Państwowego Funduszu FRON-u, tak, ochrony osób niepełnosprawnych, gdzie tak naprawdę wystarczy, żebyście podali, że 80% budżetu tego funduszu, nad którym stoi pisowski aparatczyk, a 80% tego budżetu jest z niezatrudniania, z kar za niezatrudnianie tych osób. Wiecie, pytanie jest takie, wizja czy program? Bo jeśli wizja, to okej, okay. A jeśli jest to program, to nie bardzo, no, bo tam jest mało konkretów. Ale powiem od razu, w każdej partii jest mało konkretów. Ale widział pan nas... Dzięki. Tak, czytał oczywiście. Pan nasz program pełnoprawny, oczywiście. Osoby niepełnosprawne. Dobra. Oczywiście czytałem i proszę mi wierzyć, swojego czasu czytałem wszystko, co wyszło ze strategii 2050. Okej, okay, dobra. Ja w ogóle dzisiaj słuchałam ciekawej audycji, z której wyszło jakiegoś podcastu słuchałam, też tak myśląc o spotkaniu też dzisiaj z Państwem i tam się pojawiła kwestia program, wizja, a właściwie opowieść, że polityka to się wygrywa skuteczną opowieścią, a nawet nie wizją, nie mówiąc już o tym, że się nie wygrywa programami, ale oczywiście my mamy program. On jest na razie rozczłonkowany w dokumentach, które przygotował dla nas think tank ekspercki i tych dokumentów jest dużo. Po kawałku pokazujemy poszczególne elementy, czy to dotyczące gospodarki, czy właśnie osób z niepełnosprawnościami, czy tak jak pokazaliśmy go wczoraj w Sejmie, wczoraj, przedwczoraj w Sejmie, podczas konsultacji społecznych mówiliśmy o służbie cywilnej, więc absolutnie program mamy, i będziemy o nim mówić. Wizję też mamy, bo my jesteśmy po prostu partią, która widzi siebie jako partię ludzi, którzy są państwowcami, którzy chcą dobrych usług publicznych, które chcą równości, które chcą demokracji i które chcą chronienia obywateli przed radykalizmami, które chcą stworzyć taką Polskę, w której wszyscy się pomieścimy. I to jest trudne, bo czasami może właśnie te radykalizmy i ta opowieść radykalna w którąś stronę jest po prostu bardziej atrakcyjna, daje szybsze odpowiedzi, chociaż wcale nie koniecznie te właściwe. Jeśli chodzi o PFRON, to zgadzam się z panem, że tu wszystko trzeba zmienić, bo to kompletnie nie działa, więc odniesiemy się także do tego. I trzecie właśnie pytanie... Nie ma tego, przepraszam, ale właśnie nie ma tego w tym dokumencie strategii 2050. Tam jest, nie chcę powiedzieć populizm, ale tam jest napisane bardzo ładnie, płynnym, retorycznie, z super językiem, natomiast nie ma mięsa. Nie znalazłem tego. Wie pan co, myślę, że po prostu jest to zaszyte w innych tematach. Ja też nie jestem ekspertką od sytuacji osób z niepełnosprawnościami, natomiast jest tutaj kilka takich punktów, które są naprawdę wyrównujące szanse i dające odpowiedzi na wiele problemów, że akurat nie ma kwestii PFRON-u. No to będzie, no to jeżeli chcemy naprawiać system, to będzie i to, więc osoby, które pisały ten program, położyły tak akcenty, a nie inaczej. Ja myślę, że nie ma takiego programu na świecie, który byłby w stanie odpowiedzieć na wszystkie dylematy wszystkich osób, które cierpią z jakiegoś powodu. Zawsze będzie coś, co jest jeszcze do dopisania, do dopracowania albo do zmiany, więc zapisuję pana sugestię i oczywiście wrócę z nią, a wszystkich zachęcam do tego, żeby zobaczyli to, co już mamy na stole, bo myślę, że mało która partia ma tak wyczerpujący dokument dotyczący sytuacji osób z niepełnosprawnościami. I jeszcze było jakieś trzecie pytanie od pana, ale nie zapamiętałam. No to tak, proszę bardzo. Tak, ono dotyczyło, już mówię, ono dotyczyło rozliczenia finansowego, które zostało odrzucone przez PKW. Pani Henning-Kloska wraz z panem Kobowską tłumaczyli publicznie, to nawet jest na Twitterze, że partia została zarejestrowana w 2022 roku. W BIP-ie jest, że została zarejestrowana w 2021 roku. Jest dokładna data. Tłumaczenie, że nie dało się założyć konta jest... No, wydaje mi się, że czegoś się dopilnował, tak? Ale to jest mój domysł. Już panu,
Dziękuję. Już panu mówię, jak to było, bo to było tak, że my zarejestrowaliśmy partię, natomiast ten wpis do rejestru partii politycznych się uprawomacniał przez rok i ponieważ się uprawomocniał, właściwie chyba się mówi, nie uprawomacniał przez rok, to nie mogliśmy założyć konta w banku, a bez konta w banku nie mogliśmy faktycznie działać, bo ustawa o partiach politycznych mówi w ten sposób, że wszystkie wydatki partii politycznej muszą być z konta, więc to jest trochę tak, jakby ktoś panu powiedział, że no owszem, może pan prowadzić swoją firmę, ale nie może pan ani wydać złotówki, ani jej, no może pan ściągnąć ewentualnie, ale właściwie jeżeli pan zbierze pieniądze w gotówce, no i tak musi pan ją potem wydać z konta bankowego, więc po prostu byliśmy totalnie sparaliżowani, jeśli chodzi o działalność, więc partia podjęła decyzję, że dopóki wpis się nie uprawomocni i nie założy konta w banku, no to nie będzie działać, bo nie ma jak. No i w momencie, kiedy się uprawomocnił, co też było w ogóle ciekawe, bo w tym samym sądzie wpis do rejestru internetowego zajął sądowi chyba 2 miesiące, co też wstrzymywało partię w założeniu konta, no to tego konta nie było. No jak nie było konta, no to partia nie mogła działać, a jak nie mogła działać, no to po prostu też nie miała żadnych ani przychodów, ani wydatków, dlatego pokazaliśmy zera. W momencie, kiedy mieliśmy to konto, no to już na przykład ten rok już pokazaliśmy swoje sprawozdanie wczoraj dokładnie Państwowej Komisji Wyborczej. No i tam już są konkretne liczby i mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. Czyli z tego wynika, że w BIP-ie, ale pani twierdzi, że w BIP-ie jest rejestr, data rejestracji partii nieuprawomocniona, tak? Tak, ta pierwsza. Okej, okay, dobra, dziękuję. Dobra, przepraszam, panie premierze, że wszedłem w słowo, ale tak, mamy jeszcze dwóch słuchaczy i po 2,5 minuty tam na pytanie i odpowiedź. Proszę bardzo, Roman Mazur. Szybkie pytanie i 2 minutki na odpowiedź. Dobry wieczór. Szybka to może dygresja odnośnie programu. W zasadzie Polska 2050 jest nowym ugrupowaniem, także program nie może powstać ad hoc. Program powstaje cały czas. Ja sam mam teraz przyjemność współtworzenia programu dla nauki i szkolnictwa wyższego. Też niedługo będziemy go publikować. O, dokładnie, kwestia... dziękuję za ten komentarz. Tak, a kwestia z Ulą Demków. Kwestia parków narodowych jeszcze. Ja po kilkunastu latach życia i pracy w Londynie wróciłem do warmińsko-mazurskiego i co mnie najbardziej zdziwiło, to, że to województwo nie ma żadnego parku narodowego. Co my możemy zrobić, żeby zainicjować proces właśnie powstawania jakiegoś parku narodowego u nas, bo przecież tak nie może być. Ja wychodzę z domu i za chwileczkę mam jeziora, stawy, przyroda naturalna taka, jakiej nie ma w innych miejscach w Unii Europejskiej, a nie mamy parku narodowego. Musimy to zmienić. To absolutnie. Znaczy Mazurski Park Narodowy, już też takie plany były, żeby on powstał i powinien powstać. Znaczy to się należy, że tak powiem, regionowi jak psu zupa, bo tam są przepiękne obszary, ale też jeżeli nie powstanie Park Narodowy, czy w ogóle jakiś obszar takiej ochrony naturowej, to też wiele rzeczy zostanie zdegradowanych. No bo proszę zobaczyć, co się dzieje. Na przykład Marta Kaczyńska sobie wybudowała kanał, który sobie przekopała od swojej działki do jeziora i nic jej nikt nie zrobił, tak? Będę chciała, to sobie wybuduję. Ale niestety takich i samowoli budowlanych i też sytuacji, w których, nie wiem, jeziora są zanieczyszczane, jest więcej, więc no to jest w naszym wspólnym interesie, żebyśmy Mazury zaczęli i Warmię zaczęli chronić, bo tam jest po prostu pięknie. No, to każdy, kto jeździł na wakacje na Mazury, czy po prostu czasami pojedzie w ten region, wie, że przyroda to jest coś bajecznego w tym miejscu. No i to jest też oczywiście miejsce, w którym żyją dzikie zwierzęta. One mają coraz większy problem z przemieszczaniem się na przykład wzdłuż jezior, bo widzą Państwo, będąc na Mazurach, jak bardzo są też poszatkowane te przejścia dla zwierząt, czy korytarze ekologiczne. Wszędzie są płoty, często dochodzą nawet do samego jeziora, więc zwierzę nie może się przemieścić. Więc jeżeli chcemy chronić przyrodę, no to warto w ogóle myśleć o planie zagospodarowania przestrzennego, no i też o tym, że te najcenniejsze rzeczy trzeba objąć ochroną, zanim zostaną zdegenerowane czy zniszczone. A powiem Państwu tak z ciekawości, że w WWF-ie na przykład zdarzało mi się obserwować trasy rysi na
teledetekcji, jak one tam się przemieszczały, mając obroże telemetryczne. I na przykład rysie świetnie sobie radzą z jeziorami i była jedna rysica, która codziennie przepływała jezioro, żeby się pokarmić po drugiej stronie, bo tam był dobry ekoton i potem wracała do siebie spać po drugiej stronie jeziora, więc to też jest ciekawe, jak jeziora są fantastycznym miejscem i nie są barierą dla zwierząt, podczas gdy ludzie tych barier budują strasznie dużo, więc ja trzymam za pana kciuki, żeby ten park powstał i na pewno będę chciała tutaj pomóc. Świetnie, jeszcze jedno bardzo słowo dziękuję. W zasadzie wypadkowa tej przyrody, tej natury, którą tutaj mamy, to jest kwestia tego, że my mamy też w zasadzie w całym województwie tylko jedno uzdrowisko. To jest też niemal nieprawdopodobne, ponieważ jest tutaj tyle terenów dokładnie. I tak dalej. W zasadzie ludzie, jak rozmawiają ze mną, to są zdziwieni, że ktoś tutaj przyjechał i zamierza wprowadzać jakieś zmiany, ponieważ stare partie już tak się zasiedziały, że ludzie politykom po prostu nie wierzą. Także myślę, że musimy się spotkać na jakąś rozmowę o tym Parku Narodowym Mazurskim. Ja myślę, że te parki też wymagają takiego mocnego wsparcia, pusza od swoich mieszkańców, takich jak pan właśnie, że od tych mieszkańców też impuls jest bardzo ważny, żeby poszedł. Wtedy jest większa szansa, że to się po prostu stanie. Świetnie, dzięki. Mamy za to dużo uzdrowisk w górach, na przykład Rabka i tam zimą można się udusić, taka dygresja. Zastanawiałam się, czy ktoś to podniesie. Dobry wieczór. To Robert, ostatnie szybkie pytanie. Tak, ja bardzo szybciutkie. Bardzo szybciutkie pytanie tradycyjnie. Dobry wieczór, wszystkie dobry wieczór pani Katarzyno. A za chwilę wygra wybory PiS i Solidarna Polska i nie będzie żadnego parku krajobrazowego w Polsce, także tutaj się nie przejmujmy tym, tak? Proszę, skąd ten pesymizm? Skąd ten pesymizm? Naprawdę. Pani powiedziała, że Polska to musi być takie miejsce, w którym każdy sobie znajdzie coś dla siebie i każdy będzie sobie w niej swobodnie żył według tego, jak proponuje Polska 2050. To ja mam takie pytanie, szybciutkie. Czy Szymon Hołownia ma charyzmę? Oczywiście odpowie pani, że tak, więc ja bym się zapytał o składowe tej charyzmy. Gdyby pani pomogła, powiedzmy, z pięć tych takich charyzmatycznych cech Szymona Hołowni wymienić, bo jak wiadomo, żeby zjednoczyć wszystkich i zakopać te rowy, to trzeba trochę charyzmy. Dzięki wielkie. Chce pan, żebym wymieniła charyzmę Szymona Hołowni? Tak, że fragmentach? Tak, owszem, tego bym chciał. Ale to charyzmy to się nie opisuje, ona po prostu powinna być, więc albo pan uznaje, że on ją ma, albo pan uznaje, że on jej nie ma, no to ja nie będę można pana przekonywać, że ktoś... Można być charyzmatyczny. Ale to tak troszkę jakby mnie pan prosił, żebym teraz przekonała wszystkich, że nie wiem, że ktoś jest przystojny, albo jakaś kobieta piękna, albo ma ładny uśmiech, no to już jest pana ocena, czy on ma charyzmę, czy nie ma, no ja nie będę tutaj rzecznikiem charyzmy Szymona Hołowni. Ja nie wiem, bo już jest 20:57, bardzo Robert się przepraszam. Będzie ciężko odpowiedzieć na to pytanie. No nie będzie zdaniem, ciężko, bo po prostu to jest tak duża charyzma, że musielibyśmy zdanie. Tu kolejne godziny siedzieć. No jeżeli historia potrafi opisać... Przepraszam, najmocniej musiałem to zrobić. Robert, przepraszam. Pani Katarzyno, bardzo dziękujemy za to, że pani u nas była. To ja dziękuję za spotkanie. Michał miał jeszcze pytania, nie udało się jednak, słuchaczy było więcej, głosów było dużo. Mam nadzieję, że pani wyniesie pozytywne wrażenia. Jak będzie jeszcze kiedyś okazja, a znajdzie pani chwilę, może nawet na krótszy okres czasu, to może jeszcze się uda, dlatego że jest marzec, jest duże ciśnienie. Nie wiem, co się będzie działo we wrześniu. Myślę, że będziemy wszyscy pękać, że tak powiem, jak koleniki. No to trzymajmy się i nie pękajmy. Trzymajmy ciśnienie. Mam nadzieję, że ta nadzieja wróci i z wiosną będzie po prostu tylko lepiej. I dobrego tylko do wieczoru. Przodu. Zapraszam wszystkich na następną audycję. Ja zamykam pokój. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję.